życie. Kiedyś żyłam takim samym życiem. Identycznym. Myślałam, że to da mi spełnienie. Gówno. Nic to nie dało. To była taka tragedia, że po jednym melanżu wylądowałam w szpitalu z zapaścią. W waszym wieku. Umarłam. Ale to nic nie zrobiło z mojego życia. Robiłam znowu to samo. Znowu to samo. Dlatego, że wiecie co? Poszukiwałam czegoś, co mogłoby zaspokoić moje pragnienia. Pragnienia miłości i spełnienia w życiu. I nic to nie dało. Kiedyś zabierałam... Jezu, jeżeli jesteś, Boże, jeżeli jesteś, zmień moje życie. Bo ono idzie w przepaść. I powiem wam, że spotkałam go. Ktoś mi kiedyś powiedział, że Bóg mnie kocha. Na początku nie chciałam w to wierzyć, bo uważałam, że mnie Bóg kochał. Bo moje życie nie wyglądało w ten sposób. Mój dziadek pił, mój ojciec pił i ja również chlałam, bo myślałam, że to jest fajne. Że to jest po prostu fajne, że to naprawdę da mi szczęście jakieś. Każda impreza kończyła się potwornym, wstrętnym kacem. I tak to właśnie wyglądało. Ale przyszedł kiedyś moment, kiedy klęknęłam na kolana i powiedziałam: Jezus, ja chcę, żeby moje życie było inne, bo już nie chcę tak żyć, bo już nie mam siły. I On przyszedł i wypełnił tą pustkę, którą tak samo jak wypróbowałam sobie wypełnić. Wypełnił tą pustkę piękną, cudowną miłością. I coś wam powiem. Dzisiaj myślicie, że macie wszystko, że cały świat stoi u waszych stóp. Ale skąd wiesz, czy jutro się obudzisz? Skąd wiesz, co będzie pojutrze? Mam syna, który w tej chwili już jest dorosły, ale kiedyś był w takim samym towarzystwie. I wiecie co? Został uderzony prętem w głowę. Co może przeżyć matka? Nie wiem. Co może przeżyć matka, która widzi, jak dziecko jest w szpitalu, jest chore i ma rozwaloną głowę? I wiesz co, żyje dlatego, że miał wierzącą matkę, która się modliła o niego. Żyje i jest szczęśliwy teraz. Nie wiesz, co będzie jutro. Nie masz pojęcia, co się może zdarzyć w twoim życiu. Ale jest szansa dla ciebie. Dzisiaj tutaj stoimy właśnie po to, żeby ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest jedyną rzeczywistością, jedyną miłością. Nigdzie jej nie znajdziesz poza Nim. Nigdzie. Nigdzie jej nie znajdziesz. Bo poza Nim jest śmierć, bo poza Nim jest syf i poza Nim nie ma nic. Jezus Chrystus poszedł na krzyż, żeby twoje życie zmienić, żeby twoje życie było piękne. Wziął na siebie każdy grzech, każdy paskudny syf. Wziął na siebie odrzucenie. Wziął na siebie wszystko to, czym żyjesz teraz. Abyś mógł być szczęśliwy, naprawdę szczęśliwy. Przyjdź do Jezusa i powiedz Mu, że chcesz mieć szczęśliwe życie. On je wypełni. Yeah.